Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Informuję, iż zgodnie z artykułem 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa sejmik wybiera marszałka województwa bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość ustawowego składu sejmiku to 16 radnych. Otrzymaliście Państwo treść uchwały nr 1/6/02 sejmiku województwa z dnia 16 listopada 2002 roku w sprawie wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Jeśli nie zostanie przejawiona inicjatywa uchwałodawcza co do nowej uchwały w tym zakresie, albo nie zostaną zgłoszone poprawki do tej uchwały, w sposób nieokreślony będzie wiążący. Na początku, zanim przystąpimy do wyboru, chciałabym dokonać wyboru, abyśmy dokonali wyboru komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Ponieważ mamy trzy ugrupowania, w związku z tym proponuję, żeby z każdego ugrupowania zgłoszona była kandydatura do komisji skrutacyjnej. Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Komisja wróciła. Przewodniczącego komisji skrutacyjnej proszę o przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu komisji. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Komisja w składzie Jadłowek, Grażyna Kalewicza, Magdalena Panicka podjęła decyzję, że przewodniczącym komisji dzisiejszej jest ja, Jadłowek. Chciałbym poinformować, że dzisiaj na posiedzeniu jest obecnych 30 radnych, którzy wszyscy mają prawo głosować. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania z uprowadzenia? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Koleżanka będzie czytać imię. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Dziękuję również za poinformowanie, że jesteśmy w pełnym składzie. Dotarł do nas jeszcze jeden radny, czyli jest nas 30 osób. Szanowni Państwo, zarządzam zgłaszanie kandydatów na marszałka województwa. A komisję skrutacyjną proszę o prowadzenie rejestru kandydatów. Ja już tu mam właśnie. Pan marszałek Mirosycz, tablica nie działa. Sprawa czy to informatyka? Mam nadzieję, że działa mikrofon. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysokie Prezydium, Panie i Panowie Radni, Szanowni Parlamentarzyści, dostojni goście. W imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt rekomendować Pana Marcina Kucińskiego na stanowisko Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Marcin Kuchciński ukończył studia na kierunku Ochrona Środowiska i Rybactwa Śródlądowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To długoletni pracownik sektora prywatnego, były dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestorów w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zasiadał także w Radzie Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Doświadczony samorządowiec naszego regionu. Swoją służbę publiczną rozpoczął jako radny miasta Olsztyna w latach 2006-2015. 2 listopada 2015 roku został wybrany do zarządu województwa warmińsko-mazurskiego w 5. kadencji. W 2018 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w 6. kadencji. 4 grudnia 2018 roku wybrany został wicemarszałkiem województwa odpowiedzialny m.in. za sprawy infrastruktury, geodezji,
Ochrony Zdrowia, Zamówień Publicznych, Administracji i Obsługi Urzędów oraz Dróg Wojewódzkich. Odpowiedzialny również za rozwój strategicznej inwestycji województwa, czyli portu lotniczego Olsztyn-Mazury. Prywatnie mąż Eweliny, ojciec dwóch córek, Oli i Niny, miłośnik sportu, biegania i zdrowego trybu życia. Zapalony żeglarz i wędkarz. No i ważna informacja, były siatkarz klubu AZS Olsztyn. Od ponad 8 lat współpracujemy razem gabinet w gabinet. Przez ten czas dał się poznać jako człowiek sumienny, odpowiedzialny, zdyscyplinowany i pracowity. Jest otwarty na dialog. Potrafi słuchać, to słuchać ze zrozumieniem. Właśnie takiego podejścia spodziewam się po Marcinie Kucińskim podczas nowego etapu jego pracy dla naszego regionu. A zatem z satysfakcją i przekonaniem raz jeszcze rekomenduję pana Marcina Kucińskiego na stanowisko marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie marszałku. Pani Jolanta Andruszkiewicz, bardzo proszę. Ja chciałam, szanowna pani przewodnicząca, chciałam zarekomendować na stanowisko marszałka naszą koleżankę Bożenę Ulewicz, wieloletni samorządowiec, doskonała organizatorka, a poza tym pisząca powieści, poetka. Także zgłaszam kandydaturę pani Bożeny Ulewicz. Dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury? Jeśli nie, to zgłaszam wniosek o zamknięcie listy kandydatów na marszałka województwa. Proszę o przegłosowanie wniosku. Proszę o przegłosowanie wniosku o zamknięcie. 27 głosów za. Stwierdzam, że na marszałka województwa zostało zgłoszonych dwoje kandydatów. Alfabetycznie pan Marcin Kupciński i pani Bożena Ulewicz. Pytam pana Marcina Kupcińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie? Pytam panią Bożenę Ulewicz, czy wyraża zgodę na kandydowanie na marszałka województwa? Wyraża zgodę. Stwierdzam, że pani i pan wyrazili zgodę na kandydowanie na stanowisko marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Proszę komisję sekretacyjną o sporządzenie listy kandydatów w porządku alfabetycznym, a następnie przystąpienie do przeprowadzenia głosowania wyboru marszałka województwa. Proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej jeszcze raz o przedstawienie zasad głosowania. Proszę bardzo, oczytanie. Zapraszam pana Wardana. Szanowni Państwo, bardzo proszę o słuchanie tego, o czym mówi komisja skrutacyjna. Pani Jolanta Andruszkiewicz była proszona do głosowania. Tak, żeby było widać. Pani Teresa, przewodnicząca. Panie
Hamza. Może nawet.
Ale ostatni będą pierwszy. Już proszę. Już, już. Zagadał się. I się zagadał. Czy to ktoś uprzedzi? To są? Szanowni Państwo, wszyscy radni oddali głos. Ogłaszam przerwę niezbędną dla komisji skrutacyjnej, aby przeliczyła oddane głosy. Sejmik uchwalił prawa Mińsko-Mazurskiego w dniu 7 grudnia 2023 roku. Komisja w składzie Jana Rosja, przewodniczący komisji Grażyna Krugiem, członek Magdalena Palińska, stwierdza, co następuje. Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego z 30 radnych. Na posiedzeniu obecnych jest 30 radnych. Na marszałka województwa zgłoszono dwoje kandydatów, Kucińskiego Marcina i panią Gulewicz Bożenę. W głosowaniu wzięło udział 30 radnych, co stanowi 100%. Głosów ważnych oddano 30, głosów nieważnych 0. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Kuchciński Marcin, głosów 19. Gulewicz Bożena, głosów 11. W głosowaniu marszałkiem województwa został Marcin Kuchciński. Głosować. W związku z tym proszę o zajęcie miejsc. Stwierdzam, że Sejm Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybrał pana Marcina Kuchcińskiego na funkcję marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z czym odczytam treść uchwały w tej sprawie i przystąpimy do głosowania. Uchwała w sprawie wyboru marszałka województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie artykułu 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 2094 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Stwierdza się, że w wyniku wyboru w głosowaniu tajnym na marszałka województwa warmińsko-mazurskiego wybrano pana Marcina Kuchcińskiego. Paragraf numer 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o włączenie tablicy do głosowania. Proszę o wynik. 29 głosów za, 1 nie głosujący. Serdecznie gratuluję, panie marszałku. W imieniu Sejmiku Województwa składam najserdeczniejsze gratulacje. Życzymy owocnej współpracy z wszystkimi radnymi, rozwoju województwa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, proszę o zabranie głosu.
Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Panowie Parlamentarzyści, Koleżanki i Koledzy Samorządowcy, Szanowni Państwo. To dla mnie wielki zaszczyt stanąć dziś przed Państwem w nowej roli Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo dziękuję za poparcie, jakiego przed momentem mi Państwo udzielili. Przyjmuję je jako wyraz zaufania oraz pozytywnej oceny mojej dotychczasowej działalności samorządowej i jednocześnie odbieram jako deklarację Państwa gotowości do wspólnej pracy na rzecz mieszkanek i mieszkańców naszego regionu. Rok 2023 jest rokiem szczególnym. Świętujemy w Dębowym 25. rocznicę utworzenia samorządu województwa. To moment, w którym warto spojrzeć wstecz i uświadomić sobie, jak długą i pełną zakrętów, ale też pasjonującą i przynoszącą wiele powodów do satysfakcji drogę mamy za sobą. Budowanie silnych fundamentów samorządu, przygotowanie naszego regionu do przystąpienia do Unii Europejskiej, wdrożenie pierwszego regionalnego programu operacyjnego, czy w końcu wyzwania, jakim była pandemia i wojna w Ukrainie. To tylko niektóre z zadań, z jakimi zmagali się moi poprzednicy. Czterech marszałków, cztery formacje polityczne, cztery odmienne momenty dziejowe, w których piastowali swój urząd. Ale jeden cel – rozwój województwa warmińsko-mazurskiego. Za ten wysiłek chcę wszystkim moim poprzednikom serdecznie podziękować. Bo to również ich wymierny wkład sprawił, że dziś pozycja samorządu szczebla wojewódzkiego jest silna i ustrojowo ugruntowana. Przed nami kolejne dni, miesiące, lata, dlatego musimy mieć świadomość, że samorząd województwa w drugim ćwierćwieczu istnienia czekają kolejne niebagatelne wyzwania. Oto przyszło nam żyć w czasach wielkiej niepewności, w czasach, gdy wojna stanęła u granic Polski, a wydarzenia setki czy nawet tysiące kilometrów stąd wpływają na naszą codzienność. W czasach, gdy Unia Europejska wytraciła nieco impet i musi na nowo sformułować swoją misję. W czasach, gdy sytuacja gospodarcza z jej niechlubnym symbolem w postaci dwucyfrowej inflacji tak boleśnie dotknęła Polki i Polaków. W czasach, gdy coraz bardziej palącym problemem staje się niekorzystna sytuacja demograficzna. Katalog tych wyzwań jest oczywiście znacznie szerszy. I wszystkim musimy stawić czoła, zarówno jako kraj, jak i poszczególne regiony. Zdaję sobie sprawę, że bieżąca kadencja samorządu kończy się za pół roku. To jednak nie zwalnia nas wszystkich obecnych na tej sali od dalekosiężnej wizji strategicznej, długofalowego planowania i konsekwentnego, bez oglądania się na kalendarz wyborczy, zmierzania do celu, jakie jest zapewnienie naszym mieszkankom i mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia. Co chciałbym Państwu zaproponować na nadchodzące miesiące? Po pierwsze, fundusze europejskie przyznane naszemu województwu na lata 2021-2027. Jestem przekonany, że będą one stanowić prorozwojowy impuls dla regionalnej gospodarki, stąd chcę, by w możliwie krótkim czasie pieniądze te trafiły do firm, organizacji pozarządowych i lokalnych samorządów i dawały dobrą pracę za godną płacę. Po drugie, chcę zadeklarować aktywny dialog z nowym polskim rządem i Komisją Europejską, by stale podkreślać, w jak niezwykle trudnym sąsiedztwie położone jest nasze województwo i że dla nas granica z Rosją to hamulec, a nie szansa rozwojowa. Po trzecie, obiecuję Państwu, że uczynię wszystko, by jak najwięcej pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy trafiło do naszego regionu. Przede wszystkim jednak to, co chciałbym Państwu zaproponować, to dialog i wspólna praca na rzecz regionu. Ponad jakimkolwiek podziałami. Zabiegi przeprowadzane w podległych nam szpitalach, repertuar w teatrach czy filharmonii, ścieżki spacerowe w parkach krajobrazowych czy drogi wojewódzkie nie mają bowiem barw partyjnych. A zatem jako marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oferuję otwartość i prorozwojowy dialog, do którego zapraszam m.in. lokalne samorządy, organizacje społeczne, przedstawicieli biznesu i nauki. Chcę też z całą mocą podkreślić. Absolutnie fundamentalnym założeniem mojego planu jest zrównoważony rozwój regionu. Bo nasze województwo to nie tylko Olsztyn, Elbląg i Ełk. To także miasta powiatowe i mniejsze miasteczka. To również obszary wiejskie, którym zamierzam poświęcać szczególną uwagę. Województwo warmińsko-mazurskie musi być miejscem, w którym każdy, kobieta i mężczyzna, od dziecka po seniora,
czuje się dobrze i bezpiecznie i może realizować swoje marzenia i plany. Dlatego tak ważne będzie dla mnie inwestowanie publicznych pieniędzy w przyszłość, a więc wydatki o charakterze rozwojowym, promujące przedsiębiorczość i innowacyjność i w konsekwencji ułatwiające tworzenie nowych miejsc pracy. Oczywiście najbardziej widoczne są inwestycje infrastrukturalne, choćby w szpitalach czy na drogach, i je także zamierzam kontynuować. To one bowiem zmieniają obraz naszego regionu, równocześnie podnosząc też komfort i bezpieczeństwo życia naszych mieszkanek i mieszkańców. W tym kontekście chciałbym, byśmy w jeszcze większym stopniu wykorzystali dwa nasze okna na świat. Port lotniczy w Szymanach i port morski w Elblągu. Te działania mają służyć przedsiębiorcom z regionu, ale również jednocześnie pokazywać inwestorom zewnętrznym potencjał tkwiący w województwie warmińsko-mazurskim. Inna sfera, do której przykładam olbrzymią uwagę, to służba zdrowia. Prowadzone przez samorząd województwa szpitale zatrudniają świetnych fachowców. Wyposażone są w nowoczesny sprzęt, pacjentom oferują bardzo dobrą opiekę, ale wszyscy mamy świadomość, jak duże są potrzeby społeczne. Stąd moją ambicją jest, by osoby mieszkające w województwie warmińsko-mazurskim miały łatwiejszy dostęp do programów profilaktycznych i leczenia. Innym dobrem, które chciałbym uczynić bardziej dostępnym dla wszystkich grup społecznych, niezależnie od miejsca zamieszkania i standardu życia, jest kultura i edukacja. Filharmonia, teatry, muzea, biblioteki i szkoły podległe samorządowi województwa prezentują wysoki poziom i cieszą się uznaniem. Z pewnością można je uczynić jednak więcej, by grono odbiorców ich oferty stale się powiększało. Szczególny znak czasów, w których żyjemy, stanowi to, że na wszelkie działania, jakie podejmujemy, powinniśmy spoglądać również przez pryzmat postępujących zmian klimatycznych. Troska o środowisko jest istotna nie tylko z tego względu, że służy ochronie życia ludzkiego i różnorodności biologicznej, ale jest też niezwykle ważna dla gospodarki, zwłaszcza w takim regionie jak nasz, gdzie turystyka czy produkcja naturalnej żywności są filarami życia gospodarczego. Jest zatem naszym obowiązkiem zapewnić, by obecne i przyszłe pokolenia żyjące w województwie warmińsko-mazurskim mogły korzystać z czystej wody, oddychać czystym powietrzem i cieszyć się bliskością natury. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Województwo warmińsko-mazurskie to region, który ma potencjał, ma aspiracje, który chce wyróżniać się nie tylko na mapie Polski, ale i być widoczny wśród regionów Unii Europejskiej. To region ludzi ambitnych i pracowitych, otwartych i gościnnych. Ludzi, którzy identyfikują się z takimi wartościami jak demokracja, samorządność, wolność i tolerancja. Ludzi aktywnych, którym czego doskonałym przykładem są niedawne wybory parlamentarne. Na sercu leży dobro Polski, ale którzy troszczą się także o swoją rodzinną wieś czy miasto. To właśnie tych ludzi reprezentujemy jako radni. I to im jesteśmy winni ciężką i rzetelną pracę na rzecz naszego województwa. Na zakończenie pozwólcie Państwo, że przywołam motto aktualnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa. To motto brzmi: Warma i Mazury regionem, w którym warto żyć. I niesie ono w sobie inspirujące przesłanie, o którym powinniśmy pamiętać nie tylko w roku Mikołaja Kopernika, ale i w codziennej pracy samorządowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Klubu Parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, poproszę pana posła Jacka Protasa. Szanowna pani przewodnicząca, szanowne panie i panowie samorządowcy, radni wojewódcy, szanowni państwo, drogi panie marszałku i szanowny zarządzie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia tych paru słów. Miło Państwa widzieć, zwłaszcza w dobrym zdrowiu i kondycji. Pozdrawiam Cię, Stasiu, nowy radny wojewódzki. Szanowni Państwo, na początku pozwólcie, że bardzo serdecznie pogratuluję Pani Marszałek Jolancie Piotrowskiej oraz Panu Marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi zaufania społecznego i wyboru na funkcję senatorów Rzeczpospolitej Polskiej. Gratuluję serdecznie.
Jestem głęboko przekonany, że wasza droga zawodowa, droga samorządowa sprawia, iż będziecie bardzo wartościowymi parlamentarzystami, którzy będą pracować dla dobra Rzeczpospolitej, ale też nie zapominając o województwie warmińsko-mazurskim. Szanowni Państwo, bardzo się też cieszę i serdecznie gratuluję Marcinowi Kuchcińskiemu. Drogi Marcinie, spełniło się nie tylko twoje marzenia, ale również i moje. Jestem głęboko przekonany, znając cię od wielu, wielu lat, że będziesz świetnym gospodarzem regionu. Twoje cechy osobowe, jak również wiedza i doświadczenie, kultura osobista, w moim głębokim przekonaniu predestynują cię do roli marszałka województwa, do roli lidera. Od dzisiaj jesteś twarzą tego regionu, regionu, który rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, potrzebuje ogromnego wsparcia i potrzebuje specjalnego traktowania, bowiem niestety nie mamy chociażby zbliżonych warunków rozwojowych do większości regionów naszego kraju. To położenie, o którym wspominałeś, 200 km granicy z Rosją, sprawia, że jesteśmy absolutnie peryferyjnym regionem i granica z Rosją na wiele lat, wydaje się, będzie granicą, będzie barierą rozwoju. W związku z tym jestem głęboko przekonany, że również nowy rząd Rzeczpospolitej, przy poparciu oczywiście naszych parlamentarzystów, musi to zrozumieć i musi o tym wiedzieć i musi podejmować specjalne działania, ażeby naszemu regionowi pomóc, bowiem żyją tutaj bardzo ambitni, pracowici ludzie, ludzie, którzy chcą mieć takie same warunki do rozwoju, jak inni mieszkańcy naszego kraju. Jestem głęboko przekonany, że samorząd województwa, jak również parlamentarzyści, te warunki w najbliższym czasie będą stwarzali. Szanowni Państwo, dwa zdania bezpośrednio do mieszkańców naszego regionu. Szanowni Państwo, gwarantuję Wam, że dostaliście świetnego marszałka. Możecie być spokojni. Zabranie głosu poproszę w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poproszę pana senatora Marka Gustawa Brzeźnia. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Marszałku, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Szanowni Goście, Drodzy Samorządowcy, Koleżanki i Koledzy. W pierwszych słowach pragnę bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie pogratulować Marcinowi Kuchcińskiemu wyboru na marszałka województwa, życzyć spełniania, kontynuacji samorządowej, realizacji wyznaczonych przecież wielokadencyjnych planów, ale też tej inwencji twórczej, bieżącej, związanej z identyfikacją samej osoby i samej myśli marszałka jako przewodniczącego zarządu województwa i reprezentującego region i w środku naszego województwa i na zewnątrz. Gratuluję i życzę naprawdę owocnej pracy i powodzenia. Gratuluję serdecznie koleżankom i kolegom parlamentarzystom, bo znalazłem się w tym gronie. Jestem jeszcze elektem senatorem, ale pewnie niebawem to zaprzysiężenie również nastąpi. W tym miejscu chcę podziękować wyborcom w obszarze
mojego kandydowania, ale myślę, że wyborcom całego naszego regionu za wspaniałą frekwencję, za wspaniały udział w tym przecież jakże ważnym procesie demokratycznym, wyborczym. Szanowni Państwo, chcę tutaj też podkreślić fakt, że następuje ciągłość samorządowa, bo wybieramy marszałka doświadczonego, radnego, doświadczonego przecież w pracy samorządowej województwa. Dwie kadencje razem spędziliśmy, ja jako marszałek, marszałek obecny Marcin Kuchciński, w pierwszej kadencji jako członek zarządu, a w następnej jako wicemarszałek, i z pełną świadomością chcę potwierdzić, że jest osobą odpowiedzialną, bardzo pracowitą i skrupulatnie przygotowującą się na każdym etapie do wypełniania nie tylko mandatu radnego, ale odpowiedzialnej funkcji bycia tym obszarem kierowniczym, jakim jest zarząd. Serdecznie, serdecznie za to też chcę podziękować i pogratulować. Chcę też powiedzieć, że z Warmii i Mazur płynie ważny sygnał polityczny, że ta koalicja jest trwała, że nie zwłóczamy czasu, nie zwlekamy, dbając o dobrą proceduralność, dbając o ciągłość funkcjonowania i proces demokratycznych wyborów. Natychmiast przechodzimy do realizacji i to jest ważne, że nie ma żadnych wątpliwości, głosowanie to pokazało. Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej jest trwale odpowiedzialna za region i jestem przekonany, że podobnie będzie niebawem w całej Rzeczypospolitej Polskiej w poszerzeniu o konstruującą się koalicję opozycji demokratycznej z wyłonieniem nowego rządu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że też chwila osobistej refleksji i podziękowań. Tak się składa, że to 11 rok prawie że mija mojego funkcjonowania od 2012 roku. Najpierw jako wicemarszałek województwa i przyjmował mnie wtedy tutaj obecny już poseł, a wcześniej marszałek województwa do grona zarządu, a później dwie kadencje praktycznie niemalże całe, biorąc pod uwagę, że to jest bardzo przedłużona, jako marszałek województwa. Chcę podziękować Państwu radnym za dobrą współpracę, za dobre relacje na czele z Panią Przewodniczącą, z przewodniczącymi, którzy pełnili tę funkcję, przewodniczącym klubów, nie tylko koalicyjnej wymiarze, ale też opozycyjnym, bo czuło się też przy tych założeniach przecież różnych poglądów, jednak odpowiedzialność za województwo, dyskusja też miała wymiar, ale bardzo demokratyczny i bardzo zrozumiały też w efekcie. Dziękuję za tą współpracę Państwu radnym. Dziękuję bardzo mocno zarządowi. On też się zmieniał w swoim składzie, ale czuliśmy też tą codzienną potrzebę świadczenia odpowiedzialności i przede wszystkim bardzo ważną funkcję dystrybucji, negocjowania, realizacji wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Już ten na lata 14-20 mamy praktycznie sfinalizowany, natomiast ten na lata 21-27 jest obiecujący i wymaga faktycznie bardzo mocnego działania i tutaj zarząd jest doskonale przygotowany, aby tą funkcję sprawować. Dziękuję administracji samorządowej, wszystkim Państwu dyrektorom, samodzielnym pracownikom, instytucjom i budżetowym, i samodzielnym, samorządowym na czele z Panem Sekretarzem za tą pracę, za zrozumienie, za dobre relacje i za odpowiedzialność. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik, tutaj kontynuującą misję po świętej pamięci Marku Baumanie,
naprawdę wychodzimy na dobrą, prostą finansową i te założenia, które mamy w realizacji, mogą przez ten budżet z powodzeniem się mierzyć i spełniać, bo jesteśmy przed przygotowaniem nowego budżetu i wiemy, jak będzie się on kształtował, a Państwo będziecie o tym niebawem decydowali. Serdeczne podziękowania wszystkim pełnomocnikom marszałka. Jest ich wielu. Ostatnimi, które zostały powołane, są panie pełnomocnik do spraw współpracy z młodzieżą, ale też pełnomocnik do spraw asymilacji uchodźców ukraińskich, którzy przebywają na naszym terenie, ale i pełnomocnik od spraw mniejszości narodowych i pełnomocnik od spraw bezpieczeństwa. Wszystkie te funkcje są bardzo istotne, bardzo ważne w codziennej pracy samorządu. Wielkie podziękowania też partnerom samorządowym, poczynając od samorządów oddolnych, wójtom, burmistrzom, starostom, prezydentom. Wielka funkcja konwentu starostów jest już taką domeną tej współpracy samorządowej, związków gmin, no i administracji rządowej, nieobecny już w zasadzie testujący funkcję wojewoda Artur Chojecki, w złożonej przecież sytuacji, wiemy, politycznej, jednak zachowaliśmy czas, żeby prowadzić dialog i dobrze województwo na zewnątrz też prezentować. Wszystkim, być może nie wymieniłem, ale tu obecnym gościom reprezentującym różne formacje bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo to był dobry czas, to było dobre przedpole do dalszego rozwoju regionu Warmii i Mazur i tego gorąco życzę panu marszałkowi, nowo uzupełnionemu zarządowi, wszystkim państwu radnym, wszystkim mieszkańcom i stawiam się do dyspozycji na każdy czas i potrzebę wszelkiego działania i wszelkich dobrych relacji dla regionu z pozycji już Parlamentu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Proszę pana Jana Takaja, przewodniczącego Konwentu Starostów.